Jezus powiedział, kiedy został osądzony o to, że łamie szabat, ponieważ jego uczniowie zaczęli żywać kłosy i je zjadać w szabat, bo zabronione. Jezus powiedział, czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był w potrzebie i był głodny. Oni ci, którzy z nim byli, jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, arcykapłana, i jadł chleb pokładny, które wolno spożywać tylko kapłanom, a które dał również tym, którzy z nim byli. Ponadto rzekł im, szabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest również Panem szabatu. Kiedy rozmyślałem o tych rzeczach, dotarła do mnie taka myśl, że wszystko, co Bóg uczynił dla człowieka, jest również dane pod władzę człowieka. Cokolwiek Bóg uczynił dla ciebie, cokolwiek Bóg ci dał, jest automatycznie dane pod twoją władzę. Możesz tym władać. Możesz to zatracić. Możesz to też rozwinąć. Możesz to zakopać, a możesz też to rozbudować. Często ludzie mnie pytają, młodzi ludzie, którzy wchodzą w związki małżeńskie, pytają mnie, jak jest z dziećmi, czy my możemy teraz stosować różne środki zabezpieczające, czy też jest tak, jak mówią w innych miejscach, że nie. Ja mówię, wiesz, no Bóg dał ludziom możliwość rodzenia dzieci. To jest dla człowieka. To nie jest dla Boga. Dla człowieka. I człowiek jest Panem rodzenia dzieci. Chcesz rodzić dzieci? Rodzisz dzieci. Nie chcesz rodzić dzieci? Nie rodzisz dzieci. To twoja rzecz. Jeżeli małżeństwo nie chce mieć dzieci, niech nie ma dzieci. Jeśli małżeństwo chce mieć 10 dzieci, niech ma 10 dzieci. To małżeństwo jest Panem ojcostwa i macierzyństwa. Dlatego, że jest napisane to, Syn Człowieczy jest Panem szabatu. Jesteś Panem wszystkiego, co ci Bóg dał. Jesteś Panem swojego wewnętrznego człowieka. Jesteś Panem swoich obdarowań. Jesteś Panem też swojego powołania. Możesz zrobić z tym, co zechcesz. Możesz to zatracić, a możesz to rozbudować. Ja w swoim życiu postanowiłem, że każdą rzecz, którą przyjmę od Boga, to ja spożytkuję. Spożytkuję ją, ponieważ jestem Panem tej rzeczy. Jesteś Panem. Jesteś Panem swojego życia. Jesteś Panem swojego zdrowia. Jesteś Panem swoich pieniędzy. Jesteś Panem. Jesteś Panem swoich emocji. Ludzie mówią, panują nade mną moje emocje. Ja mówię, przecież to jest nieprawda. Ty jesteś Panem emocji. Syn Człowieczy jest Panem emocji swoich. Syn Człowieczy jest Panem myśli swoich. Syn Człowieczy. Nikt inny, łącznie z Bogiem, nie włada nad tym, co otrzymałeś od Boga samego. Wiesz, co to dla ciebie i dla mnie oznacza? Po pierwsze, niesamowitą wolność. Po drugie, ostateczną odpowiedzialność. Bo to, czym władasz, za to też odpowiadasz. Kiedy będziesz dzisiaj się modlił, to powiedz, Panie Boże, ja jestem władcą mojego życia. Nikt i nic nie będzie mówiło mi, w jaki sposób ja mam żyć, tylko ja sam. I to, co ja zrobię z moim życiem, tak? To będę za to odpowiadał przed Tobą. To jest bardzo piękna modlitwa. To jest modlitwa, która zrzuca odpowiedzialność ze wszystkich dookoła za Twoje życie. Ja kocham mieć odpowiedzialność za swoje życie.
bardzo dobrze się w tym czuję. Do nikogo się nie mogę przypieprzyć, że coś mi nie wychodzi. Do nikogo. Łącznie z Bogiem. Nie pytam Boga, od kiedy pamiętam, od 2001 roku, ja nigdy nie pytałem Boga, a dlaczego się to stało? Bo ten werset brzmiał w moich uszach od wielu lat. Syn człowieczy jest Panem Szabatu. Syn człowieczy, jesteś Synem Człowieczym. Jesteś Panem swojego życia. Czy odpowiesz za swoje życie? Oczywiście, że tak. Ale cudowną rzeczą jest, że to Ty jesteś Panem swojego życia. I pamiętaj, w Chrystusie jesteś w stanie wszystko zrobić. W Chrystusie jesteś w stanie wszystko osiągnąć. W Chrystusie jesteś w stanie się rozwinąć. I to też nie jest tak, że kiedyś przed Bogiem otrzymasz wyrzuty od Boga. Nigdy od Boga nie otrzymasz wyrzutów za swoje życie. Nigdy. Ty po prostu wejdziesz do nieba z takim potencjałem, z jakim wejdziesz. To już jest twoja sprawa, z czym tam wejdziesz. Tam już nie będzie nagany. Tam po prostu będzie proste pytanie. Co masz? To dobrze, to się tym zagospodarujesz tutaj. I wiecie, co ja chcę zrobić w życiu? Ja chcę wejść do nieba z takim w ogóle zaopatrzeniem, z takim majdanem. Rozumiecie? Ja w ogóle jestem takim człowiekiem, że zawsze wszystko mam. Moja żona się potrafi spakować w małą walizkę. A ja do niej mówię, a ja zawsze biorę dużo. Ja w tej walizce mam wszystko. Przedłużacz, lampkę, przewód HDMI, każdą rzecz. Wiecie dlaczego? Jestem zabezpieczony na każdą sytuację. A wiecie dlaczego? Bo wiem, jak się korzysta z łaski. Ja nie jestem człowiekiem w łasce, który lata i szuka czegoś w życiu, bo ja wszystko mam. Otwieram moją walizkę i wyciągam. Nożyk, kombinerki. Rozumiesz, o co chodzi? To się nazywa zabezpieczeniem. Rozumiesz? A nie chodzę, potem szukam. Nie mam takich butów, ja zawsze wszystko mam. Mnie nigdy nie zabraknie skarpetek. Mnie nigdy nie zabraknie slipek. Nigdy. Ja nie szukam różnie. Wszystko mam. Wszystko. Dlaczego? Bo jestem świadomy tego, co posiadam. I nie liczę na to, że gdzieś raptem, tak, w cudowny sposób pojawi mi się czysta para skarpetek. Nie. Ja liczę koszta. Ja liczę skarpetki. Rozumiem, o co chodzi? Ja nie liczę, że gdzieś będzie przedłużacz. Wiesz, na to liczę, że nie będzie. I wtedy mam swój. Na pięć wejść. Tak? Chcę, żebyś zrozumiał, że jesteś Panem swojego życia. I odpowiedzialność, którą masz, jest dana Tobie na podstawie mocy. To nie jest odpowiedzialność bez mocy. To nie jest odpowiedzialność, że Ty musisz coś, a jak nie, to w łeb. Nie. To jest odpowiedzialność pod tytułem masz moc, masz siłę, wszystko możesz, działaj. Zwyciężaj, reaguj. A potem z pełnym majdanem sukcesu do nieba wywalisz to przed Jezusem. Proszę bardzo. Panie, dorobeczek. Rozumiesz? Dorobeczek. Nie przyjdź tam z malutkim takim majdankiem, rozumiesz? I powiedz, Panie, zapomniałem, coś mi umknęło. Umknęło. Nie. Przyjdź z wielkim majdanem. Wiedząc, że masz odpowiedzialność, masz moc do realizacji. Kiedy będziesz się teraz modlił, tak zrób, zrzuć ze wszystkich odpowiedzialność. Bez nikt poda na moje życie. Tylko ja sam. Biorę to na klatę, Boże, na klatę biorę życie dzisiaj. Na klatę biorę życie. Halleluja. Ojcze, uwielbiamy Ciebie za to, że jesteśmy w Twoim imieniu panami naszego życia. Jezus, my wywyższamy Ciebie. Ty powiedziałeś, że Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Jesteśmy panami swojego życia, Jezus. Dziękujemy Tobie, potężny Król, że zamieszkałeś w nas, że podniosłeś nas do rangi królów, że ustanowiłeś nas w swoim miejscu, jako włodarzy Bożych. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. Jesteś jedynym dobrym nazwą, który zaspokoił nas, zabezpieczył nas, prowadził nas w miejsce sukcesu. Uwielbiamy Cię.
leczy nasze duszy. Jesteśmy Twoimi naczyniami. Jesteśmy naczyniami Twojej chwały. Yeah!
przyszedłeś do nas. Uwielbiamy Ciebie. Dziękujemy Ci za Twoją doskonałą ofiarę. Dziękujemy Ci, że Twoja ofiara jest pełna, że do Twojej ofiary już nic nie trzeba dodawać. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Szakoroba Santo Romasa Karamasa.
Ale nie radę kiedy.
was ma teraz w swoim życiu zamęt jakiś. Coś, co powoduje w nim jakieś takie rozdzielenie, rozpad. Może ktoś z was gdzieś się zgubił. Może coś cię przerosło w środku. Wiesz, że jesteś w odpowiednim miejscu. Wiesz, że jesteś w Chrystusie. Ale rzeczy są zamazane przed tobą. Może nacisk zewnętrznych sił demonicznych, on wpływa na ciebie w ten sposób, że nie możesz się skoncentrować i nie widzisz jasno. Wyjdź do mnie, się będę dzisiaj modlił. Boże, na ciebie ręce. Chaos, usuwaj się teraz. Wszelki chaos odchodzisz. Wszelki zamęt odchodzi teraz. Odchodzi zamęt. Boży porządek. Boży porządek. Boży porządek. Boży porządek. Boży porządek. Wewnętrzny człowiek bierze autorytet. Jasne widzenie. Jasne widzenie. Ja usuwam wszelką mgłę z umysłów ludzi, która zasłania jasne widzenie. Proste dotykanie Boga. 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 Ja usuwam wszelki zamęt i chaos w imieniu Jezusa.
Yeah.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
aktem było to, że uwielbił go ojciec. Zbudził go z martwych. Posadził ze sobą na tronie. Dzisiaj, kiedy ty to uznajesz w swoim uwielbieniu, to on ciebie pociąga. Jeżeli myślisz, co mogę więcej zrobić, żeby bardziej mnie pociągał, to zacznij go intensywnie uwielbiać w swoim życiu. Intensywnie. Kieruj się na niego wzrokiem. Usiądź sobie dzisiaj w domu i powiedz: wszystko, co mam, zawdzięczam Tobie. Wszystko, co osiągnę w życiu, chcę oddać Tobie. Powiedz tak do Ciebie. Powiedz, jeśli mam być milionerem, to chcę być milionerem dla Ciebie. Jeśli mam być ewangelistą, to chcę być tu dla Ciebie. Jeśli mam być dobrym mężem czy dobrą żoną, to chcę to dla Ciebie. Tak go uwielbi. Tak go uwielbi. Uwielbiasz go wtedy, kiedy zbiorcy stajesz się dawcą. Dawca serca. Dawca serca. Nie wysilasz się na emocjach, bo emocje mogą być różne. Emocje są nieważne wtedy. Wielu się zastanawia, jak czuć pozytywnie wobec Boga. Nieważne. To jest nieważne. Ważny jest akt decyzji. Decyduję się poświęcić Tobie wszystko, co mam. Mój styl ubierania. Moje koncepcje życiowe. Wszystko Ci poświęcę. Wszystko Ci poświęcę. Wiesz, potem jak ktoś Cię krytykuje, to Ty mówisz tak, ale to dla Boga robię. Dla Boga. Ktoś mówi, mi się to nie podoba. Ty mówisz, no cóż, ważne, że się Jemu podoba. Jak coś poświęciłeś Mu, to Jemu to się na pewno podoba. Jak mu coś poświęciłeś, swój talent, umiejętność, osobowość. To jest to. Pastor takiego potężnego kościoła, kiedy wysyłał ludzi na misję, mówił zawsze do nich, jedź tam, złóż ofiarę. Ludzie pytali, co mam tam robić? Pastorze, od czego zacząć? A mówił, jedź tam i złóż ofiarę z siebie. Złóż nam ofiarę. Mój ogień przychodzi na ofiarę, mówi Pan. Chcesz ogień? Złóż ofiarę. To zapłonie. Ja złożyłem ofiarę dla swojego życia. Ofiarę. Jak się rodziła Sara, pamiętam, w szpitalu, pierwszą rzecz, którą zrobiłem, którą złożyłem ofiarę. Kiedy tylko zobaczyłem jej twarz, to złożyłem ją w ofierze. Złóż w ofierze wszystko, co posiadasz. To jest uwielbienie Boga. Nie mów chcę, powiedz dam. Daję Ci siebie, Boże. Użyj mnie. I nie dlatego, że to potrzebne Ci do poczucia własnej wartości.
poczucie własnej wartości jest stuprocentowe. Nie dlatego składa się ofiary, żeby coś udowodnić, ani żeby osiągnąć jakiś poziom poczucia własnej wartości. Składa się ofiarę, bo się chce ognia. Rozumiesz? Każdy sługa Boży chce, żeby ogień spadł. Ludzie mówią, ogień, nie chcą złożyć ofiary. Pytam zatem, co ma płonąć? Coś musi płonąć. Twój czas, twoje koncepcje życiowe, twoje małżeństwo, dzieci, rodzina, biznes, pieniądze, czas.